walczył o odnalezienie szczątków ojca. To się udało dopiero teraz. On powiedział jeszcze jedną szalenie ważną rzecz, że on tego nawet nie robi dla siebie już. On jest człowiekiem już w podeszłym wieku. On to robi dla swoich wnuków. On przyszedł z wnukami na uroczystość. No to jest ta sztafeta pokoleń. Właśnie przekazywanie wartości patriotycznych następnym. To jest najważniejsze chyba w tym wszystkim. A wracając do Stefana Michnika, no to to jest przykład, jak III Rzeczpospolita podchodzi do sądzenia komunistycznych zbrodniarzy. Tak jest pan prokurator Wolińska. Tak jak prokurator Wolińska, prawda? Nie udało jej się ekstraduować z Wielkiej Brytanii. Ta prokurator odpowiedzialna za śmierć generała Fildorfa, między innymi. Tak? Wcześniej był Salomon Morel, komendant obozów komunistycznych w powojennej Polsce, tak? Który z kolei uciekł do Izraela. Wolińska się schroniła w pewnym momencie w Wielkiej Brytanii. Ona osiadła razem ze swoim mężem w Oksfordzie. Jej mąż był akademikiem. Między innymi jego uczniem jest Waldemar Kuczyński, minister przekształceń własnościowych w rządzie pierwszego niekomunistycznego, jak to się nazywa, premiera Tadeusza Mazowieckiego. Dziś publicysta Gazety Wyborczej, który oczywiście też ma swój stosunek do żołnierzy wyklętych. I żaden z tych przypadków nie zakończył się na ławie oskarżonych. Ale to nie chodzi tylko o tych zbrodniarzy, którzy uciekli za granicę w pewnym momencie, ale my w kraju mamy, mówiąc kolokwialnie, napęczki tego typu, prawda, przypadków. I co? I też się nic nie dzieje. Bo tu nie wystarczy, drodzy Państwo, dobra wola IPN-u, który jest instytucją szalenie potrzebną. To jest jedyna instytucja, która dba o polską pamięć historyczną. A wiemy, jaki los chcą jej zgotować, prawda, od dłuższego czasu. Zlikwidować, a przynajmniej zmarginalizować. I to się niestety dzieje cały czas. Natomiast IPN nie wystarczy. Te sprawy trafiają właśnie do polskich sądów. No i jak ci sędziowie mają, prawda, orzekać, skoro dzieci tych sędziów tam siedzą, prawda? No to jest niestety niewykonalne. Ten wymiar sprawiedliwości jest odziedziczony z całym dobrodziejstwem inwentarza. Da? Niestety świętej pamięci Adam Strzembosz pomylił się, diagnozując tę sytuację. Da? Wypowiedział słynne słowa kiedyś, że wymiar sprawiedliwości sam się oczyści. Prawda? On się sam nie oczyścił, bo nie mógł tego zrobić. Adam Strzembosz powiedział to oczywiście w dobrej wierze, prawda? Jako człowiek niebywałej prawości, idealista, prawda? Ale cały salon oczywiście zaczął mówić brawo. No oczywiście, skoro mówi to nawet profesor Adam Strzembosz, który jest związany z opozycją, prawda? Który walczył o wolną Polskę, no to właśnie idźmy tą drogą. No i poszliśmy tą drogą i wymiar sprawiedliwości mamy z turodem z PRL-u, tak jak zresztą większość instytucji w naszym kraju. Powiem tylko, że mamy właściwie dwie instytucje, które są całkowicie nowe i to jest też szalenie charakterystyczne. To jest właśnie IPN i to jest CBA. To cała reszta to już było, prawda? Natomiast IPN się przerabia właśnie na swoją modłę. CBA to już też jest inne zupełnie CBA niż za czasów Mariusza Kamińskiego. No. Ja jeszcze tylko jedną taką uwagę, zanim panu tam z tyłu oddamy głos. Tak mi przyszło do głowy pewne porównanie naszych czasów do II Rzeczpospolitej. I ten bilans wychodzi tragicznie dla dzisiejszego państwa polskiego. W II Rzeczpospolitej jakże wiele można było zrobić, prawda? Przez jakże krótki okres czasu. To były niecałe 20 lat. Prawda? Wojna polsko-bolszewicka była w 20 roku, w 39 już mieliśmy okupantów, prawda? A w tym czasie udało się połączyć trzy zabory w jeden sprawnie jednak działający organizm państwowy. Udało się stworzyć od zera nowoczesny port Gdynia, prawda? Udało się
stworzyć centralny okręg przemysłowy. A co mamy dzisiaj? Czy III Rzeczpospolita, oprócz tych dwóch wspomnianych przeze mnie instytucji, coś zbudowała? Tutaj jest właściwie tendencja odwrotna. Tutaj się wszystko zwija, wyprzedaje, kradnie. To są takie mechanizmy. No więc naprawdę ta III Rzeczpospolita, no, związków z drugą ma niewiele, bardzo. A pan z tyłu jeszcze się chciał. Ja mam pytanie do pana jako historyka. Jak pan uważa, ta prawda o żołnierzach niezłomnych, w ogóle nowe spojrzenie na historię powojenną, to znaczy po 45, kiedy to może trafić do podręczników historii, jeżeli ta historia w szkołach podstawowych w ogóle zostanie w jakimkolwiek wymiarze? Czy to następne 50 lat musi minąć, czy jakieś straszne wydarzenia muszą nastąpić, żeby to w ogóle zafunkcjonowało? Ja odpowiem znowu porównanie, bo jeżeli spojrzymy na to, co, jak podchodziła do tych spraw II Rzeczpospolita, no to znowu mamy przepaść, prawda? Wtedy nauczanie historii było czymś naturalnym. Tak samo jak wychowanie obywatelskie. Teraz nie mamy ani historii najnowszej w programach nauczania. Nie przewiduje się tego. No? To wykracza poza program. Wychowania obywatelskiego również nie ma. Więc tym bardziej mogę powiedzieć, że doceniam tych młodych ludzi, którzy jakoś tę wiedzę zdobywają, którzy właśnie do żołnierzy wyklętych, niezłomnych chcą się odwoływać i to robią, oni skądś to czerpią, prawda? I to się dzieje mimo naszego państwa, mimo szkoły, jak gdyby samoczynnie, oddolnie, prawda? Tak samo jest zresztą jak obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Mamy narodowe święto państwowe, które w zasadzie nie jest obchodzone przez nasze władze. To, co się dzieje, to jest Społeczny Komitet Obchodów Narodowego Dnia Pamięci, prawda? To się dzieje w zasadzie obywatelskiej, prawda? Więc państwo po prostu nie działa, prawda? To jest kolejny z elementów. Pamięć historyczna, edukacja, w którym okazuje się, że niestety państwo nie spełnia swoich obowiązków i my musimy wyręczać państwo w wielu rzeczach. Ja nie jestem w stanie panu odpowiedzieć, kiedy to się zmieni. Prawda? Na razie to wygląda dramatycznie. No ja mam nadzieję, że te programy nauczania, bo to o to głównie chodzi, zostaną zmienione w ten sposób, że przede wszystkim polska młodzież będzie uczona polskiej historii. To jest niby oczywiste, to jest właściwie panu, prawda? To się jednak nie dzieje. Prawda? I będzie uczona współczesnej historii. Naprawdę możemy sobie darować, prawda, uczenie w szkole podstawowej o Babilonie, Mezopotamii, o mumiach egipskich, prawda? Uczmy młodzież polską o pokoleniu Armii Krajowej, o żołnierzach wyklętych, bo to jest geneza naszych czasów, prawda? Uczmy o tym, co się działo po 1944-1945 roku, bo tam są niestety źródła naszego dzisiejszego kryzysu. Tak? Wtedy właśnie Sowieci objęli władzę w Polsce i oni właściwie tej władzy do dzisiaj nie oddali. Rządzą nie bezpośrednio, rzecz jasna, ale rządzą ich spadkobiercy po prostu. Albo rodzinni, albo mentalni, prawda? To są te same. To jest ta tradycja. Ta tradycja została ugruntowana przy okrągłym stole. Prawda? Komuniści dokooptowali trochę koncesjonowanej opozycji. Prawda? I tak stworzyli niby to wolną Polskę, niby nowy twór, no, który właściwie jest kontynuacją starego. Działająca lub była działająca, i jak to komunikować do ludzi polskich, którzy mieszkają w
nie w Polsce lub poza krajem. Jak z tym się obejść? Ja bym chciała to komunikować do ludzi. W naszym kraju, ale nie wiem jak. Znaczy, jedyną możliwością, jak rozumiem... Jak się z tym obejść? Znaczy, pierwsza sprawa, no to może jedyne, co możemy zrobić, to się organizować, prawda? I to właśnie ignorując jednak to, co robi władza, prawda? No bo ta władza nie zawsze jest przychylna, no więc po prostu róbmy, zgodnie ze starym hasłem, róbmy swoje. Mówmy o tych sprawach, przekazujmy dalej wiedzę, książki, prawda, filmy, róbcie takie spotkania, bo widać, że po frekwencji rzeczywiście jest duże zapotrzebowanie. A młodzież, no właśnie, no, przede wszystkim wy powinniście to robić, prawda? Powinniście w swoich środowiskach, no, jak najwięcej młodych osób przyciągać do siebie, do tej właśnie idei, którą chcecie realizować, do polskiej idei. Bardzo chcemy to realizować, tylko jak to dać... No, trzeba to nagłaśniać w mediach, krótko mówiąc, to rozumiem, że o to chodzi, prawda? Jak się dowiedzieć o tym, że jesteście, że istniejecie, że działacie, tak? No to trzeba pójść do jakiejś gazety, prawda, czy do radia, albo tutaj na miejscu, prawda? No są jakieś polskie media lokalne zapewne, a jak nie ma, no to porozmawiamy sobie później po spotkaniu, bo oczywiście, prawda, ja też mogę pewne rzeczy nagłaśniać u siebie, tak? Jeżeli nie ma innej możliwości. Zresztą bardzo chętnie. Dwa pytania. Moje nazwisko Jacek Bi. Pierwsze pytanie, czy jest panu łatwo, jako stałemu publicyście Super Expressu, publikować tego typu podkłamywanie historii, bo nie wszystkie osoby tam w redakcji znajdujące się podzielają pańską opinię na ten temat. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie jest raczej retorycznym pytaniem, typu akademickiego czysto. Wspomnieli tutaj już wcześniej w dyskusji i w pana wystąpieniu, pan Bauman i pani Wolińska znaleźli się nagle w Wielkiej Brytanii. My wiemy i wiedzieliśmy, wiemy nadal, jak trudno było obywatelom polskim znaleźć się w Wielkiej Brytanii. Co więcej, wielu tam znajdujących się i poświęcających swoje życie oficerów, generałów, zostało wypychanych wręcz z Wielkiej Brytanii poza jej granice. Wielu było zmuszanych wręcz w sposób formalny i ewidentny do tego, żeby opuścić wyspy. I jakim cudem nagle osoby, które miały na rękach krew, znalazły się właśnie w Wielkiej Brytanii, to jako osoby, jak słyszałem, pan Bauman, zaangażowany filozof, publicysta i wykładowca akademicki, pani Wolińska, emerytowana prokurator. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No, jeśli chodzi o pierwsze pytanie, no to ja po prostu staram się wszędzie, gdzie mogę informować, odkłamywać, opowiadać o tych sprawach. No, w Super Expressie też jest taki klimat najwyraźniej. No, skoro mi pozwalają, to znaczy, że aż tak bardzo się tego nie boją. No, rzecz jasna, no, w każdym środowisku są różne osoby i nie wszystkim to się podoba. No, póki co mogę to robić i to robię, a to jest, wydaje mi się, szczególnie ważne, ponieważ jest to trudna gazeta o pewnym też obliczu sensacyjnym. Jednak ona trafia do wielu Polaków, trafia pod strzechy i tym bardziej wydaje mi się to istotne, że ja mogę, prawda, zarażać patriotyzmem tych ludzi. Oczywiście, no, po listach też do redakcji sądząc, no, wielu się to nie podoba, czytelnikom się to nie podoba. No, to jest mniej więcej taki podział
że pół na pół tam jest. Tam właściwie Platformy nie ma, ale jest pół SLD i pół PiS. To tak to się układa. No więc połowie się podoba, a połowa jest bardzo zaniepokojona tym, co się tam wyprawia. No ale póki mogę, to robię. Natomiast no, jeśli chodzi o drugie pytanie, no to powiem krótko, bo badałem bardzo dokładnie przypadek pani Wolińskiej i też się zastanawiałem, jak to się stało, że ona mogła po prostu sobie wyjechać do Wielkiej Brytanii z taką przeszłością, prawda? Z przeszłością krwawej stalinowskiej prokurator. I odpowiedź znalazłem w jej wniosku o przyjęcie obywatelstwa. Tam było takie pytanie, czy brała pani udział w aparacie represji? No i co ona odpowiedziała? Nie. I to jest na koniec kropka właściwie. Ona skłamała w swoim wniosku i dzięki temu dostała brytyjskie obywatelstwo, mogła się znaleźć na Wyspach i rzeczywiście do końca życia funkcjonowała jako żona profesora Oxfordu. Prawda? Żeby było śmieszniej, pani Wolińska Brus i jej mąż Włodzimierz Brus manifestowali wręcz w środowiskach emigracyjnych Oxfordu swoje poparcie dla Solidarności. Prawda? Jak to oni są życzliwi tej idei. No to są tego typu historie. No. Szwecja przyjmowała też tego typu osoby, prawda? Była przyjazna wręcz dla tego typu zbrodniarzy komunistycznych. Tam nawet nie było pytania o to, prawda, co pan, pani Michnik, co pan robił wcześniej w Polsce. Taka, po prostu można było takie obywatelstwo dostać. No i Izrael podobnie. To, co jest ciekawe, no to przerażające zarazem, to we wszystkich tych przypadkach odmowa ekstradycji argumentowana była nie tylko wiekiem i stanem zdrowia tych osób, ale polskim antysemityzmem. Że te osoby, wszystkie pochodzenia żydowskiego, nie mogą liczyć w Polsce na sprawiedliwy proces, bo Polska jest krajem Auschwitz, Treblinki i tak dalej. A Polska nie reagowała, prawda, na takie jednak oszczerstwa. Prawda? Polski MSZ, gdzie był wtedy, nie wiadomo. Niestety, no ta historia trwa do dziś. No, polskie władze nie reagują należycie na wszelkie objawy antypolonizmu, które się pojawiają na świecie. Prawda? W niemieckiej prasie bardzo często przecież używany jest termin polskie obozy koncentracyjne. Tego się nie udało zablokować. Prawda? To cały czas trwa przy bardzo mizernej reakcji polskich władz, co daje jednak przyzwolenie na dalsze kłamstwa na ten temat. Zresztą to nie jest tylko prasa niemiecka, prawda? Ale no, w tym przypadku jest to szczególnie bolesne oczywiście. Prawda? Ale prasa europejska no, z lubością tak pisze i nie jest to i nie wynika to moim zdaniem z niewiedzy, tylko jednak ze świadomej polityki, z polityki obarczania Polaków winą, prawda? Z tego, że chcą z nas zrobić właśnie zbrodniarzy po prostu. Taka jest tendencja, do tego dążymy. Serial Nasze Matki, Nasi Ojcowie jest kolejnym niestety przykładem, potwierdzeniem tej reguły, prawda? Przecież w tym serialu pokazano Armię Krajową, największą siłę podziemnej Europy, świetnie zorganizowaną, prawda? Też będącą fenomenem, tak jak żołnierze wyklęci, niezłomni byli fenomenem, prawda, po 1944-1945 roku, tak? Nasze podziemie no, było wyjątkowe, nie tylko ze względu na liczby, ale sposób zorganizowania tego przecież, bo całe wielkie polskie państwo podziemne z całą strukturą, prawda, sądownictwem, szkolnictwem, edukacją, służbą zdrowia, prawda, i tak, pocztą i tak dalej, i tak dalej. To było po prostu całe państwo przeniesione do podziemi, prawda. No i dzisiaj widzimy, prawda, w serialu, że
że ta Armia Krajowa, no to jacyś łachmaniarze, prawda, pijacy, antysemici, prawda, no jak ci ludzie tam wyglądają, przecież to nie jest żadne polskie wojsko, tylko to są przypadkowi jacyś mordercy, prawda, tak to jest pokazywane. No i ten serial poszedł w świat. No i jedyne, co się udało zrobić, jak Państwo wiedzą, to zablokować to w brytyjskich liniach lotniczych, jak do tej pory, a szereg krajów na świecie kupiło ten serial i ta propaganda idzie. No to jest właśnie kolejny odcinek usprawiedliwiania Niemców, prawda? Zdejmowania z nich winy za II wojnę światową, za Holokaust, przerzucania tejże winy na Polaków. No to jest działalność niestety świadoma. Tak. Po co pani Merkel jeździ do Warszawy, do Polski? Przepraszam, nie... Po co pani Merkel jeździ do Warszawy? Przepraszam, jeszcze jedno pytanie tutaj. No to nie wiem, no nie. Trudno mi powiedzieć, no ma widocznie osoby, które chcą ją przyjmować tutaj, prawda? To jest najprościej. Panie profesorze, czy istnieje nadzieja na to, że pana książki zostaną przetłumaczone na inne języki? Czy istnieje nadzieja na to, że filmy, które są w języku polskim, także w innych językach będą? Byśmy mogli je także propagować i pokazywać tutaj w tym kraju lub w innych? To jest moje pierwsze pytanie. A drugie to pytanie jest takie. 1 marca odbyło się Święto Żołnierzy Niezłomnych w Warszawie. Akurat przypadkiem byłam tam, widziałam komunikacja miejska, strasznie miejska. Wszyscy mieli flagi państwowe polskie. Jak pan ocenia ten ruch społeczny, jak pan ocenia przyszłość, jak pan widzi to rozwój tych wypadków, czy widzi to tam trochę pozytywnie? No powiem tak, że rzeczywiście to jest szalenie budujące. To nie jest kwestia tylko Warszawy, chociaż Warszawa jest tutaj szczególnie zarażona tym bakcylem żołnierzy wyklętych, no bo z roku na rok jest coraz więcej młodych ludzi idących, prawda, w pochodzie wielkim ze sztandarami, prawda, z flagami biało-czerwonymi, ale też sylwetkami żołnierzy wyklętych, żołnierzy niezłomnych. Są koncerty, pan Jerzy też przecież występuje, prawda, z tą niesamowitą płytą Podziemna Armia Powraca. W innych miastach Polski jest to samo. Ja byłem w tym roku, dałem się namówić na uczestnictwo w marszu w Płocku. Chciałem być w Warszawie, ale mnie zmusili właśnie, żeby pojechać do Płocka. W ubiegłym roku było 200 osób. W tym roku było 1000 osób. Tak, głównie młodzieży. Ja to widzę właściwie w całej Polsce, że ten społeczny, oddolny, młodzieżowy ruch niebywale się rozwija. A pamiętajmy, że to są właśnie polskie elity w dużej mierze, które kiedyś przejmą władzę. I stąd mówię o tej perspektywie, która wydaje mi się realna, prawda? Że no, pokolenie AK wygra z pokoleniem UB, prawda? Bo to ci młodzi ludzie to jest pokolenie AK, trzecie pokolenie AK, jeśli nie bezpośrednio, to nawiązują po prostu do tych tradycji. Jeśli sami nie mają tych korzeni, to są zafascynowani tą ideą. Powiem Państwu jeszcze tak, że mówiliśmy o osobach, którym zawdzięczamy te wszystkie emocje, prawda, renesans idei żołnierzy wyklętych, czyli przede wszystkim Lech Kaczyński, Janusz Kurtyka i teraz Krzysztof Szwagrzyk, prawda? Ale zawdzięczamy to również, powiedziałbym, przewrotnie Platformie Obywatelskiej. Można spytać czemu. No, wydaje mi się, że obecne władze po prostu przekroczyły pewne granice, prawda? Granice dobrego smaku, granice jednak kłamstwa, prawda? Zostali przyłapani kilkukrotnie już na mówieniu nieprawdy, a młodzi ludzie są wyczuleni na takie sprawy. No, nasze pokolenia, czy starsze, prawda? No, trochę się przyzwyczaiły do tej ignorancji władzy, prawda? Do traktowania z góry ludzi, do oszukiwania. Natomiast młodzi jednak to widzą i kontestują, prawda? Stąd wydaje mi się, że
że w tym zakłamanym świecie właśnie szukają pewnej czystej formy, czystej idei. Taką ideą wydaje się idea żołnierzy wyklętych, właśnie niezłomnych, prawda? Walczących do końca. No. No także dziękujemy ja Platformie Obywatelskiej, że tak wylansowała dla żołnierzy niezłomnych. A mówiąc poważnie, odpowiadając na pierwsze pytanie, no to nie wiem, czy ja bym bardzo chciał oczywiście, żeby książki zostały przetłumaczone w szereg języków. Też oczywiście bym się bronił przed tym, co było w PRL-u, że wtedy tłumaczono na wszystkie języki świata, prawda? Szczególnie prawda, w bloku zaprzyjaźnionego, czyli jakiś tam, prawda, jugosłowiański i tym albański i tym podobne. To zapewne nie jest potrzebne, ale no, też mówiąc poważnie, w angielski czy niemiecki, to pewnie i rosyjski, warto by było. No, nikt się póki co do mnie nie zgłaszał jeszcze z taką propozycją, ale powiem tak, że no nawet w kraju no są dosyć duże kłopoty z dystrybucją tych pozycji, no bo niestety nie wszystkie księgarnie sobie życzą, prawda? Jakieś bestie, co to w ogóle chodzi, prawda? To ten tytuł źle brzmi, źle się kojarzy, jest taki agresywny, prawda? Trzeba, zresztą jestem pytany na szeregu spotkań, no dlaczego te bestie, prawda? Co im przyszło do głowy? Czy to nie można jakoś łagodniej nazwać, prawda? Jakoś tak przyjaźniej, przecież racja była po dwóch stronach, przecież ci ludzie też cierpieli właśnie, też trzeba ich zrozumieć. No? Wielokrotnie mam takie pytanie. No oczywiście odpowiadam, że no nie, no to jak można zrozumieć mordercę, prawda? No, przynajmniej, znaczy są takie osoby, które będą chciały to robić i mamy ich dużo w Polsce, wystarczająco. Ja nie muszę tego robić, ja mogę nazywać rzeczy po imieniu, ale jeden z drugim, prawda, księgarz no, jest trochę przerażony, prawda? Czy nie będzie miał kłopotów z tego powodu, że ma taką książkę w swojej księgarni. Tak samo jest w szkołach zresztą. Prawda? Mam wiele sygnałów ze szkół, że no, chętnie by mnie zaprosili, ale pan takie, no tak jak mieliśmy dzisiaj przykład, prawda, tego pana, no pan takie rzeczy mówi już, że no to jest zbyt radykalne, prawda? No tak nie wolno, to trzeba ważyć rację obu stron. No, trzeba racjonalizować wszystko. No, to są tego typu kłopoty. No, szczęśliwie też muszę się pochwalić, że w tym roku byłem już w wielu szkołach i to jest też wobec roku poprzedniego duży postęp. A dzisiaj Państwo mogą oczywiście książki dostać, nawet z autografem. No. Także może zapraszamy obecnego do książek. Tam też są płyty pana Zelnika. Można autografy otrzymać. Organizowaliśmy to spotkanie z naszych składek. Chętnie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Pytanie na Państwa wsparcie. Dziękuję bardzo.